Mówię to już trzeci dzień dzisiaj w wywiadzie, więc mówi się, że porażki uczą więcej niż zwycięstwa i może rzeczywiście coś w tym jest, że te porażki dają nam więcej. Na pewno każdy z chłopaków przez ostatnie 24 godziny powiedzmy nie miał łatwych chwil. Gdzieś myśleliśmy o tej porażce, bo przepraszam, zdajemy sobie sprawę z tego, jak chcemy grać, zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocno możemy być reprezentacją i nie chcemy prezentować takiego poziomu sportowego, jaki to był wczoraj. Mam nadzieję, że to przytrafiło się w Lidze Narodów i lepiej, że przytrafiło się w Lidze Narodów niż na przykład w Mistrzostwach Świata. Co Ty myślicie z tej Polonii poza brązowymi medalami? Wydaje mi się, że kawał ciężkiego okresu, który przepracowaliśmy, nie mówiąc tylko o tej Polonii, tylko o ostatnich dwóch miesiącach, które spędziliśmy w Spale i w różnych miejscowościach na świecie, na turniejach. Wydaje mi się, że każdy z chłopaków na swój sposób coś zyskał, czy to mentalnie, czy pod względem sportowym. I na pewno, tak jak mówię, mam nadzieję, że ta porażka wczorajsza nauczy nas czegoś na przyszłość i tak będzie. Czy to było tak, że musieliście jakoś sobie porozmawiać na spokojnie w swoim gronie? Chłopaki, sprężamy się, musi być co innego jutro. No nie, no jakby wiadomo, że pewnie każdy w pokojach swoim kolegom z pokoju w jakiś sposób rozmawiał i starał się przeanalizować to spotkanie. Ale też no jakby nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy... To jest sport, można przegrać, jakby wszystko się może zdarzyć, ale nie chcieliśmy bardzo wracać czwartym miejscem, bo wszyscy wiemy, jak to bardzo boli. Czwarte miejsce i sądzę, że lot jutrzejszy nie byłby przyjemny. I dzisiejszy wieczór, a tak to zawsze fajnie skończyć zwycięstwem ostatni mecz w turnieju. Czujecie w kościach już mocno tę Ligę Narodów, teraz tydzień urlopu, no to nie jest za dużo pewnie. No nie jest za dużo, ale nie wiem, muszę zadać Bartka, bo on troszkę starszy jest i Karola. Ja jestem jeszcze młody i jakoś nie potrzebuję dużo czasu na regenerację. Na pewno fajnie będzie odpocząć, spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, ale czy taki długi okres jest potrzebny, to nie wiem. Ale wolę tego nie mówić, bo czy to wyciąć, bo jak chłopaki usłyszą, to będą mnie na grubie cisnąć. Ale nie, no żartuję oczywiście. Jakby niektórzy potrzebują więcej czasu, niektórzy mniej. Jest tydzień i cieszmy się z tego, co mamy. Na pewno każdy zaraz zresetuje głowę, odpocznie i tak jak mówię, spotka się z rodzinami. Pierwszy sukces pod okiem nowego selekcjonera Nikoli Grbicza. Początek pięknej historii? Oby tak było, która zwieńczy się medalem Igrzysk Olimpijskich, gdzie każdy z chłopaków o tym marzy. Zobaczymy, jak to będzie. Jakby nie wybiegajmy tak daleko z przyszłość. Udało się zdobyć tutaj brązowy medal. I mam nadzieję, że tak samo z Mistrzostw Świata będziemy w jakimś stopniu zadowoleni wracać.